Witamy serdecznie, kochani, w naszym kolejnym spotkaniu małych dusz. W ostatnim czasie Jezus mi dał takie słowo, chciałem się nim podzielić, z orędzia miłości miłosiernej do małych dusz. Tam drugi. Jezus mówi takie słowo. Pokora, podstawa życia chrześcijańskiego, potrzeba miłości, zrozumienie, zapomnienie o sobie. Życie bezustanną modlitwą. I tutaj do tego się chciało odnieść w następnym naszym spotkaniu, do tego, że Jezus zachęca nas orędzie do życia nieustanną modlitwą, żebyśmy ciągle czuwali, żebyśmy ciągle trwali przy Jezusie. To dzisiaj jest bardzo ważne. Kiedy zły duch dzisiaj jest taki silny i tyle zła się dzieje. To jest bardzo ważna taka ochrona, to jest taki pancerz, który nas chroni, taką nieustanna pamięć o Bogu, nieustanna modlitwa, nieustanna walka duchowa właściwie. Bez tego nie możemy wytrwać przy Jezusie, bez tego nie możemy też takich zbudować relacji, wspólnoty. Wspólnota zawsze będzie rozbijana, jeżeli nie będziemy trwać ciągle w takiej czujności, uwadze, czyli w nieustannym trwaniu w Bogu, w modlitwie. I dalej czytam w orędziu ufnością nieporadną małych dzieci. Świątynia Boga. Prawda musi być na czele, bo ona wychodzi z ust dziecięcych. Posłuszeństwo to klucz do raju. Wola miłości. Zgoda na przyjęcie krzyża. Świadectwo miłości. Więcej niż nasze życie to bronić świętej Eucharystii przed zniewagami. Sprawiedliwość lubi miłość miłosierną, nie potrafi uderzać mocno. Jeżeli nie jesteś dość wielki, aby uznać swoją małość, nie jesteś godny należeć do małych dusz. Dusze pozwolą się prowadzić do świętości. One są spragnione czystej miłości i sprawiedliwości. Więc właśnie to zdanie. Jeżeli nie jesteś dość wielki, aby uznać swoją małość, nie jesteś godny należeć do małych dusz. Jak to możemy zrozumieć? No mała dusza wie, że nic nie będzie bez Pana Boga. Wie, że całe dobro, które może czynić, to dzięki łasce. I że sama to niewiele może. Jeszcze taką myśl, że powinien Jezus z nas wzrastać, tak? Wtedy jesteśmy mali, kiedy Jezus staje się wielki w nas. Czyli tak naprawdę nasze serce, nasz umysł, świadomość do Jezusa coraz bardziej oddajemy. Dajemy Jezusowi, tak? A nie sobie samym, tak? Swojemu egoizmowi czy temu światu. To, co nam jest miłe, przyjemne, tylko oddajemy wszystko, co z nas, wewnątrz Jezusowi. To wtedy my stajemy się tacy mali, Jezus się większy robi, a my się umniejszamy, tak? I wtedy tak naprawdę też mali jesteśmy wobec tego świata, tak? Takie małe, ty właściwie tak nic nie wiesz, mało się odzywasz i tak dalej. No bo nie żyjesz tymi sprawami tego świata, tak? To jesteś taka mała wtedy w oczach innych ludzi. Gwiazd tego świata, powiedzmy, tak? Tak się umniejszyć po to, żeby Jezus we mnie wzrastał, nie? Kto nie straci życia, spojrzał na mnie, tak? Według Ewangelii. Trzeba, żeby On wzrastał, a ja się umniejszał. To Jan chyba Chrzciciel powiedział, nie? Jan Chrzciciel. No więc właśnie, jeżeli nie chcemy uznać swojej małości, nie jesteśmy godni należeć do małych dusz. Czyli nie pozwolimy Jezusowi ogarnąć naszego serca, całego umysłu, świadomości. No to Jezus mówi tutaj, to nie możesz należeć do małych dusz. Myślę, że tak, Jezus na pierwszym miejscu. Niech Twoje dobro, Jezus, stanie się dobrem we mnie, jakże go pragnę, aby zdobyć dużo dusz dla Twojej miłości, Jezu. Jakże pragniemy, żeby właśnie inne dusze też były zdobyte dla Twojej miłości, żeby Twoja miłość w nich była i Ty, żebyś w nich był, w tych duszach i w nas samych. Pragniemy tego jak najbardziej. I tutaj czytam dalej, orędzie
Szczytem miłości jest szczyt łaski w duszy. Tak naprawdę, tak sobie myślę, że celem życia każdego z nas jest miłość. Bez miłości nasze życie staje się puste, bezsensowne, po co żyjemy. Tylko chodzi o tę miłość, którą daje Jezus, tak? Nie o tę miłość, jak to świat rozumie dzisiaj. Czyli tak naprawdę istota naszego życia to jest miłość, to jest ta iskra, to jest ta siła, energia i cel naszego życia. To jest nasz cel. I dalej czytamy tak. W pełnych zieleni dolinach, w których spotykają się łaski nieba, Pan stale jest obecny, bo bardzo sobie te miejsca umiłował. Każdemu ze swoich kwiatów Jezus poświęca dużo uwagi, oglądając z wielką czułością. Czyli Jezus patrzy na każdego z nas. Tak byśmy byli sami na świecie, Jezus mówi, nie? Tak nas kocha. Taką ma możliwość. Patrzy na każdy swój kwiat. I tutaj słowa Jezusa dalej w orędziu czytam. Cóż ofiaruję moim kwiatkom? Zobaczymy, co zdolne są wytrzymać dla mojej miłości. Mały krzyż, średni czy duży? Mówi Jezus. On rozróżnia, nic nie narzuca, on prosi. Widzę jakiś osamotniony, biedny kwiatek. Jezus podchodzi do niego. Cóż mi ofiarujesz? Wydaje się słaby i kruchy. Najpierw muszę się odżywić, abyś pewnego dnia mógł mnie nieść. Mijają dni, mijają lata. Kwiatek podziwiany, wybrany przez Jezusa, zaczyna rosnąć, wzmacnia się, nadchodzi czas, że zaczyna uczyć się w szkole miłości. W tej szkole radość, cierpienie, ciepło i zimno, obfitość i niedostatek, gorycz i słodycz. Wszystko występuje na przemian. Pewnego dnia, kiedy Pan wytycza swoją drogę dla duszy, pozostaje już tylko gorycz, bieda, niedostatek, cierpienie. To krzyż. No, myślę, że to jest nasze życie opisane. Któż z nas tego w życiu nie ma, prawda? Radość, cierpienie, niedostatek. Myślę, że tego doświadczamy. Przede wszystkim niedostatek miłości, niedostatek duchowych dóbr, darów. No, naprawdę każde nasze cierpi, serce jakoś cierpi, tęskni. Pragniemy tej pełni miłości, ale to jest ta droga jeszcze taka trudna, pełna nieraz cierpień, trudów, słabości naszej przede wszystkim. Krzyż to cel, jaki Jezus wyznaczył, patrząc na małego, biednego kwiatka. Nawóz świętości dla dusz w swoim cierpieniu wydaje na świat dziecko wybrane i rozprzestrzenia się na cały świat. Owoc jego wierności to serce z ciała, które drży za każdym uderzeniem, ale które również staje się coraz silniejsze. Utwierdza się w swojej wierze, nadziei i miłości i miłosierdziu. Ta dusza jest jeszcze nieświadoma. Ugina się pod ciężarem zła, które zostało jej wyrządzone, więc myśli o tym, który również nie mógł powstrzymać swoich łez, skargi, gniewu słusznego. Myśli sobie, jakże słuszny możesz być ponad tym, który dał mi życie. Więc zrzeka się i poddaje, bo jej miłość wzmacnia się i umocniła się i urosła razem z nią. Nie mogą nic oddała się we władanie tego, który może wszystko. Płacząc, na jego sercu powiedziała, kocham Cię Jezu, myślę o Tobie. Jezus ją pociesza i darzy pokojem. No więc właśnie, to jest nasze życie. Często mamy trudności, patrzymy, jesteśmy słabi. I wreszcie w tym krzyżu przychodzi jakiś pokój po jakim czasie i mówimy, kocham Cię Jezu, myślę o Tobie Jezu, Ty więcej cierpiałeś. Jezus pociesza i darzy pokojem. No bez pokoju, który daje Jezus, nie można by wytrwać, wytrzymać tego cierpienia, które nieraz przychodzi i który właśnie daje, które daje nam świat, czy inne osoby, czy my sami też jesteśmy źródłem cierpienia. Ale z Jezusem, z Jego łaską, z Jego miłością wszystko można przetrwać. Takie nasze życie, tak opisane. Życie kwiatka, na którego patrzy Jezus z miłością.